Dawno nie miała na sobie sukienki. Chyba ostatni raz w dniu, w którym ojciec dostał legitymację partyjną na kolejną kadencję. Przyszedł do domu, zionąc samozachwytem i piwem, które, jak wytłumaczył matce, wychylił za swój sukces. Zarządził w domu święto i kazał im się ładnie ubrać na popołudniowy raut z klubowymi kolegami i ich rodzinami. Na godzinę przed wyjściem usiadł na kanapie i polecił im ustawić się w rzędzie, w sukienkach kwalifikacja na tak lub na nie była szybka i bezdyskusyjna. Sprowadzała się do sprawdzenia, czy dekolt, zasłania rowek między piersiami, i czy kolana nie wystają zbyt śmiało spod spódnic. Zbyt śmiało oznaczało powyżej rzepki. Matka nie miała niczego powyżej rzepki, a ona i Reni wszystko. Chociaż nie, tylko ona wyglądała nieskromnie. Reni wyszła na środek pokoju w dżinsach z dziurami na kolanach i bluźnej czarnej podkoszulce z napisem Jestem inna z natury. Ojciec rozciągnął ramiona na zagłówku kanapy Chyba najszerzej jak potrafił I spojrzał na nią z typem swoim dobrotliwym uśmieszkiem na ustach Chyba mnie nie zrozumiałaś córeczko Wyglądasz jak menel Nie jak kobieta I co to za błazeńskie hasło No biegaj się przebrać Biegaj Jego ulubione słowo którym wymuszał posłuszeństwo Reni nie włożyła sukienki Przez co doszło do kolejnego spięcia I wymiany wielu epitetów Wśród których niewdzięczna chłopczyca Był najdelikatniejszym Najpierw ryczała w swoim pokoju, a potem się w nim zamknęła. Przysunęła do drzwi komody, zabarykadowała się na dobre. Mina matki mówiła, że sama z chęcią zrobiłaby to samo, byle tylko nie musieć szczerzyć zębów do partyjnych koleżków ojca, ale zamiast tego zawiesiła sobie na szyi sznur sztucznych pereł i wsunęła na stopy szpilki. Nie pasowały do letnich sukienki. Były z grubego zamszu, zbyt ciężkie, skrytymi palcami, co wyglądało naprawdę fatalnie. Jej sukienka była niebieska, gładka z półkola z żółtymi paskiem w talii. Dobrze, że jeszcze pasowała, bo ostatni raz miała ją na sobie w gimnazjum. Cisnęła pod pachami i w biuście, który od tamtego czasu urósł o dwa rozmiary, ale skromniejszej w swojej szafce nie znalazła. Ta, którą miała na sobie teraz, była czarna i o wiele krótsza od gimnazjalnej, a dekolt śmiało pokazywał rowek między piersiami. Kupiła ją na zimowej wyprzedaży za własne pieniądze i na własnych zasadach. Była tania, ale nadawała się i do kina czy na imprezę, i do pracy, zwłaszcza do pracy. Umyte porządne włosy wciąż były wilgotne, czuła to, gdy przy każdym ruchu głowy dotykały jej pleców. Były cudownie, świeże i pachniały dobrym szamponem, nie tym najtańszym i rozwodnionym, co zwykle po tygodniach spędzonych w piwnicy nie można chyba chcieć niczego więcej. Paznokcie obcięte, wyszczotkowane i pociągnięte lakierem o barwie żębiny, połyskiwały, jakby szykowała się na czerwony dywan. Zachwiała się na wysokich obcasach, ale tylko przez chwilę, tego się przecież nie zapomina, wystarczy zrobić kilka kroków i wszystko wraca. Buty były jej i sukienka i lakier, przechowane w miejscu, do którego nie miała dostępu od dwóch miesięcy. Wyciągnięto je z jakiegoś zakamarka domu, zawiązane w worek na śmieci lekko cuchnące przez brak dostępu powietrza, ale czyste i co najważniejsze jej własne. Tylko perfum nie było, a miała je na pewno przy sobie, gdy ją tu przywieziono. Kwiatowo pudrowy zapach, chloe, podróbka, ale dobrze udająca oryginał. Tymi, które teraz dostała, nie chciała się psikać. Gdy zdjęła korego, od razu odrzuciła ją od rumieszanki denaturatu ze śminem. Bolała już nie pachnieć niczym, zwłaszcza, że miła wończą szamponu otulała jej włosy. To w zupełności jej wystarczało. — Jesteś gotowa? Usłyszała najpierw głos, a potem nieśmiałe pukanie do drzwi. Mogę wejść? Podniosła się z taboretu i zanim odpowiedziała, wyjrzała przez uchylone okno. Z rozkoszą zmrużyła oczy i wciągnęła do płuc wieczorne powietrze. Kolejne pukanie. Za chwilę. Zawołała, nie odwracając twarzy od okna. Chciała jeszcze przez moment pobyć sama, napawać się świeżym powietrzem i patrzeć w zasnute chmurami niebo. Wciąż z niewiadomego powodu utrzymywano ją przy życiu, ale wiedziała, że koniec jest bliski. Kazano jej zrzucić z siebie białą koszulę, zmyć z ciała brud i wbić się w mega seksowną kieckę. To twój ostatni dzień usłyszała. Masz wyglądać tak, jak pierwszego dnia, gdy się tu pojawiłaś. Coraz pokąpieli jeszcze wręczników, prowadzono ją do tego pokoju co zwykle, z zamkiem w drzwiach, szerokim łóżkiem z szafą z lichej płyty wiórowej, bez żadnego dywanu, z widocznymi rysami na podłodze, które wyglądały jak wijące się czarne węże. Tego tak o nich pomyślała, stojąc bosymi stopami na jasnych panelach. Na łóżku leżała jej sukienka, a pod nim buty. Niewiele z tego rozumiała w głowie wciąż powracało to twój ostatni dzień. Klamka drgnęła i drzwi się otworzyły. Już naprawdę pora, usłyszała. Powoli się obróciła i spojrzała na sylwetkę uwięzioną w wózku inwalidzkim. To był on. Bez twarzy. Wreszcie, nie mając opaski na oczach, miała okazję go sobie obejrzeć. Szukała słów, jakimi mogłaby go opisać. Gdy go dotykała, zazwyczaj miał na sobie spodnie dresowe, pod koszulek i buty cichobiegi albo tylko bokserki starał się ukryć przed nią swoje niesprawne ciało, zakrywając się kocem. Teraz miał na sobie porządne dżinsy, koszule na guziki i stare trampki. Wyglądał dziwnie jak diabli, wolała go zwykłej wersji, była przynajmniej prawdziwa tak jak wolała reni w poprzecieranych spodniach a nie w sukience wystroił się, ale tam głęboko w środku wciąż był przecież sobą, dawnym sportowcem a nie wystrojonym kalekom i jeszcze ta saszetka nerka zapięta wokół bioder, nie pasująca do niczego kiwnęła zgodnie głową i zrobiła ruch nakazujący mu wycofanie się z przejścia przycisnęła się do sieni, gdzie wciąż coś było zapach po jej kąpieli. Natychmiast odwróciła spojrzenie od wąskiego korytarza, który prowadził do łazienki. Nie chciała widzieć białych hafelków. Kosza z narzędziami ogrodowymi ani tym bardziej wanny. Drzwi te na wprost ze skoblem i otwartą kłódką też ominęła wzrokiem. Starała się o nich nie myśleć, niemniej gdy poczuła wokół kostek muśnięcie piwniczego chłodu, jaki przecisnął się z dolnej krawędzi drzwi, serce podeszło jej do gardła. To twój ostatni dzień. Gdzie są wszyscy? zapytała, rozglądając się po sieni. W Lombardzie jesteśmy tu sami. To jak? Gotowa? Nie czekając na odpowiedź, podjechała do drzwi wejściowych i przekręcił zatrzask. Ten dolny, bo żeby sięgnąć do górnego, musiałby się wysilić. Przejechał przez próg i zatrzymał się tuż przed nią płaską pochylnią. Wyciągnął do niej rękę. Wolałaby go w ogóle nie dotykać, ale uległa. Jego dłoń była zimna, zbyt długo trzymał ją na metalowych obręczach przy kołach. Do tego dość chropowata i z wyczuwalnymi odciskami. Nie próbowała się uśmiechać, choć może powinna, może na to czekał. Zbiera się na deszcz, powiedziała patrząc w niebo. Nie była pewna, czy usłyszał, bo czegoś nasłuchiwał w oddali. Echo niosło muzykę, szybką i prostą. Byli już przy furtce. Mogła ją otworzyć i wybiec na drogę, wołając za pomoc, lub po prostu uciekając w ciszy. Wystarczyło tylko przekręcić żelazną klamkę. Zatrzymał się nagle i obrócił kołami w stronę domu. Naparł rękami na obręczy i odjechał ceglastą ścieżką za budynek. Została sama. Po raz pierwszy odkąd się tu znalazła, bez murów, piwnic, sufitów i drzwi. Sama i naprawdę wolna. Wystarczyło chwycić za klamkę. Po co to zrobił? Wystawił jej posłuszeństwo na próbę, by zorientować się, czy lojalnie tu zostanie, czy też wyślizgnie się przez bramki i zacznie wołać o pomoc? Przecież mogła. Stała, osłupia i patrzyła w ciemność za domem. Serce waliło, jak oszalałe. Odczekała kilkanaście długich sekund, ale wciąż nie wracał. Furtka. Klamka. Oglądając się za siebie, wyszła na drogę. Po prawej biegła zabudowana szosa, prowadząca do wsi, skąd dobiegały diskopolowe rytmy. Druga po lewej była pusta i kończyła się za ścianą lasu. Wszystko wróciło. Opętańczy bieg, przez ciemność rozpiętą między żywami, rozpaczliwe chwytanie powietrza w płuca. Ujadanie, które zbliżyło się i w końcu ją dopadło. Schyliła się, by zdjąć buty. Bez nich będzie szybciej i wygodniej. Nie skręci nogi w kostce, co najwyżej zedrze sobie skórę. To tylko dwieście, może trzysta metrów. Spróbuję ten ostatni raz. Rzeczywiście idzie na burzę. Dotarły do niej, nim zdążyła wyprostować plecy. Nie usłyszała dobrze, na oliwanych trybów w wózku. Chłopak znalazł się tuż za nią, nie wiadomo kiedy. — Co robisz? — spytał, przyglądając się jej bosej stopie. — To tylko kamień w pantoflu. — Odparła. Czarnej, skołtunionej bestii, która podbiega do furtki, też wcześniej nie zauważyła. Po chwili usłyszała skowyt, przeciągły i rozjuszony. Monstrum było tak blisko. Dotarł do niej mdły smród jego brudnej sierści. — To twój ostatni dzień. — Tak, bez twarzy chciał się z nią zabawić, dając jej wolność, zaraz potem puszczając do kudłate bydle. Od zwierzęcia, które już raz niemal obdarują ze skóry, oddzielają jedynie wózek i siedzący na nim chłopak. Wystarczy, że koła przesuną się o pół metra, a wtedy ten potwór dopadnie ją w sekundę i dokończy to, co mu wtedy przerwano. Na razie pies wysunął w jej stronę pys i wciągnął w noc, jej zapach. Musiał rozpoznać woń, bo podniósł na nią żółte, ślepe i wyższe kły. Jedyny taki w okolicy, powiedział chłopak, głaszcząc gorliwe bestie po najeżonym karku. Hebryda psa z wilkiem. Starcza za stado rottweilerów. Ojciec dał za niego majątek, żeby pilnował obejścia. Stała jak wryta i patrzyła na koła wózka, modląc się, by nie odjechały ani na centymetr. Wulfi, przywitaj się z panią, powiedział do zwierzęcia, po czym zwrócił się do dziewczyny. Chyba niepotrzebnie was sobie przedstawiam. O ile wiem, już się znacie. Wulfi w każdym razie ciebie poznaje. Poczuła, jak łzy płyną jej po policzkach. Potarła odruchowo oczy, tuż rozmazał się po twarzy i dłoni. To musiał być żałosny widok, ale nie czuła wstydu. Było jej obojętne, co sobie pomyśli bez twarzy. Jedyne, co czuła, to strach przed bólem. Czekała, aż się roześmieje albo rzuci coś z pogardą. Do tej pory nigdy tego nie robił. Jak na okoliczności, w jakich się spotkali, był wręcz absurdalnie miły, a właściwie obojętny, co dla niej było jednoznaczne z uprzejmością. Zrobi to teraz. Wygląda przecież arcygłupio z rozmazanym tuszem. Nie zaśmiał się, tylko wyjął z saszetki paczkę chusteczek i wyciągnął w jej kierunku. Bała się wykonać jakikolwiek gest widziała jak wilczarz przestępuje z łapy na łapę szykując się do skoku chłopak przytrzymał go za kudły na karku i zamachał chusteczkami no wytrzyj się nie będziesz przecież chodzić taka powstrzymał się przed wypowiedzeniem słowa obsmarkana nie możesz chodzić w takim stanie Jasne, że nie przecież to ostatnia noc nie po to ją wykąpał żeby teraz prezentowała się jak straszydło zepsułaby sobie całą przyjemność Zo paczuszkę i wyciągnęła z niej dwie chusteczki jedną potarła skórę na twarzy drugą osuszyła zabrudzoną rękę tam rzuć, wskazał na pokrzywy rosnące przy płocie. Cisnęła je w zielsko i znów czekała. Zapadająca na drodze do lasu ciemność wabiła ją, ale kudłata bestia była coraz bardziej podniecona. Spokój, Ulfi. Teraz zostaniesz tu i będziesz pilnował domu. Dobry piesek. Dostaniesz coś ode mnie na odchodne, żeby ci się lepiej pilnowało. Bez twarzy znów sięgnął do saszetki. Tym razem wyjął z niej folię aluminową. Gdy tylko ją rozwinął od razu poczuła zapach domowej kiełbasy. Nie było jej dużo, zaledwie na długość palca. Świnka była mała i różowa. Czujesz świnkę, ty mały łobuzie? Powiedział, wymachując mięsem tuż przed psim nosem. Mała i różowa, całkiem różowiódka. Chcesz świnkę, Ulfie? Podrzucił kiełbasę, a pies pochwycił ją w powietrzu i, nie rozgryzając, przesunął wprost do gardła. Chłopak zapiął zamek saszetki i przymknął za sobą furtkę. Nie rozumiał, dlaczego nie zatrzaskuje jej do końca. To kudłate bydle, które oblizywało się teraz po pysku, gotowe było przedostać się na ulicę. Pies wydał z siebie piskiwy dźwięk i zaraz potem kolejny, do którego dołączyło pochrząkiwanie i odkrztuszanie. Zbyt łapczywe połknięcie kiełbasy musiało się tak skończyć, ale nawet przez chwilę go nie żałowała. Gdy zaczął skowytać i słabnąć, przyszło jej przez myśl, że zebrać się na odwagę, podejść do potwora i chuknąć go między ślepia. Teraz mogła to zrobić, bo usiadł i zawiesił łeb, próbując wymiotować to, co zaległo mu w przełyku. Gęsta ślina wymieszana z pianą ścieka z tego pyska. — Nie musisz na to patrzeć, to nie będzie nic miłego chłopak zjechał swoim wózkiem na asfaltową jezdnię i ustawił się przodem do uny, jaka biła od świateł dyskoteki otwierała już usta by zapytać czy bessia zdycha ale ją uprzedził powiedzmy że ktoś obcy wdarł się na posesję i nakarmił to szczekające gówno kiełbasą z gwoździami no nie patrz tak i otwórz tę bramkę szerzej kopnęła furtkę jak jej kazał spojrzała na leżącego już całkiem płasko psa cierpiał, ostrza gwozi z pewnością zrobiły wieli tak swoje co za piekielny widok nie zastanawiając się długo wbiegła na ścieżkę i stanęła nad zwierzęciem uniosła nogę i nacisnęła stopę na jego brzuch nie miał siły się podnieść jedynie jęcząc sparaliżowany bólem łzy znów popłynęły jej po twarzy tym razem ulgi nie chciała być świadkiem tego jak zdycha wystarczyła jej świadomość, że była ostatnią osobą jaką ta bestia widziała przed śmiercią nie oglądając się już więcej za siebie wyszła na ulicę Las czy kaleka na wózku? Musiała wybrać teraz w tej chwili. Jesteś wolna. Chłopak popatrzył jej prosto w źrenicę. Możesz iść ze mną lub zniknąć. Dziwne to było spojrzenie i dziwnie się też poczuła. Uprzytomniła sobie, że nie wie nawet jak chłopak ma na imię. Do tej pory nawet nie chciała tego wiedzieć. Wolała nie nazywać go żadnym konkretnym imieniem. Był po prostu bez twarzy. On też nigdy nie zapytał jej o imię, choć wiedział, że to, którym przedstawiła się pierwszego dnia, było tylko ksywką. I ani razu tej ksywki nie wypowiedział. Zwłaszcza, że gdy trafiali do jednego pokoju na regularne spotkania zwane godzinkami, nie rozmawiali ze sobą niemal wcale. Las czy chłopak, gdy Julia zaparkowała samochód dwie ulice od klubu. Pierwsze krople deszczu już odbijały się od maski skody. Mogłaby stanąć bliżej Milano, chociażby przy kontenerze na śmieci, który wypełniały odpady po remoncie, ale wolała nie rzucać się w oczy. Poza tym ryzyko, że któryś z imprezowiczów odbierze sobie jej wóz za cel rzutu puszką po piwie, było zbyt duże daria była innego zdania nie chciała człapać na piechotę bąknęła coś o nadciągającej ulewie i konieczności chowania się przed burzą ale tak naprawdę chodziło jej o to by zajechać przed klub niższym gwiazda filmowa może dzięki temu stałaby się zauważalna nie przeszkadzało jej że skoda z wybitą boczną szybą nie przypominała limuzyny Wokół starej remizy kłębiły się grupki młodych ludzi, od których bił zapach firmowych perfum wymieszany z papierosowym dymem. Jedni siedzieli przy stołach, na których stygły grillowane karkówki, inni krążyli z butelkami bez kapsli. Śmiech kuso ubranych dziewcząt przecinał co chwila powietrze i muzykę sączącą się z wnętrza klubu. Stanęły na wprost wejścia pod drzewem, gdzie deszcz nie dosięgał ziemi. — Ładnie grają — powiedziała z podekscytowaniem Daria. — Kapela przyjechała aż z Warszawy. Aż z Warszawy miało jakby dotarli tu z drugiego końca świata. Zaczynają śpiewać mój ulubiony kawałek. O dziewczynie ciemnookiej. Okay. Mogę iść? Zakołysała ramionami. Drugi raz tego nie zagrają, proszę. Tylko jedna piosenka. Zgodziła się Julia. Jak się skończy, wrócisz i pokażesz mi, kto jest kim. Obiecuję. Przygładziła włosy, choć jeszcze kilka minut temu nakręcała je rozgrzaną lokówką i robiła lekki tapir z grzywki, by nie opadała na czoło. Wzięła głęboki oddech, jakby szykowała się do biegu, po czym ruszyła do wejścia. Trudno było zrozumieć, co wokalista wyśpiewywał o dziewczynie ciemnooki. W pierwszej zwrotce kochała jedynie czerwone róże, a w drugiej już tylko spacery po plaży. W trzeciej nie kochała niczego i nikogo, za to kochano ją. Bez jej wiedzy, chociaż coś podejrzewała. W czwartej zwrotki Julia już nie słuchała. Wykorzystała moment, gdy kropienie deszczu na chwilę ustało i podeszła do stanowiska z grillem. Zadaszone i obudowane plastikowymi osłonami zatrzymywało duchotę i zapach piekącego się mięsa. Dwudziestokilkulatka obsługująca róż przypominająca wyglądem młodą Kate Winslet podniosła wzrok na Julię, która nijak tu nie pasowała. – Pani to chyba nie tutejsza – powiedziała na widok zwykłego podkoszulka i dżinsu. – Ale bez stresu. Milano, wita wszystkich. Kiełbaski jeszcze nie gotowe, więc co? Browara? – nie czekając na odpowiedź sięgnęła po piwo z piknikowej lodówki i rozejrzała się za otwieraczem musiał się zapowiedź więc sprawnie uderzyła szyjką butelki o krawędź grilla Kapsel odskoczył gdzieś za trawę pierwsze piwo gratis za ewentualny napiwek z góry dziękuję julia rzuciła dziesięciozłotowy banknot na wiklinową tackę i odebrała butelkę nie zamierzała pić. Z procentami pożegnała się wiele lat temu, gdy niemal obróciły jej życie w perzynę. Dlatego czułaby się o wiele lepiej, gdyby, prawie Kate, nie przyglądała jej się tak badawczo. Najwyraźniej no nie przywykła do tego, by ktoś, kto wybrał się na spiejską zabawę, nie zaczął jej od spożycia alkoholu. Przyłożyła więc butelkę do łóż i poruszyła fałszywie krtanią. Niezłe, mocne, pochwaliła, po czym otarła usta wierzchem dłoni. Prawie Kate chyba jej nie uwierzyła. Jak dla przedszkolaka, ale na rozpęd w sam raz, dodała. Bardzo poważnym towarem otwiera się za. Sprawdziła godzinę na zegarku. No właściwie to zaraz. Właśnie powinna zacząć się inauguracja. Przemowa będzie. Dziewczyna włączyła przycisk w słupku podtrzymującym wiatem. Łączył się kablem z zawieszonym pod dachem głośnikiem. Ostatnie darmowe rozlanie przed przemową, krzyknęła do mikrofonu. Piwo dostępne u mnie lub na stoisku przy wejściu do klubu. Zapraszam. Ostatnie rozlanie. Zakłębiło się przy dymiącym grillu. Julia czuła jak ktoś bezpardonowo napiera na jej plecy i ociera się o biodra. Nie oglądając się za siebie, odeszła z butelką kilka metrów dalej. Prowokowanie pyskówki z jakimś lokalnym erotomanem nie miało sensu. Zwłaszcza, że w jej kierunku szła już daria z płonącymi policzkami i tajemniczą miną. Zaraz wyjdzie na scenę, szepnęła drżącym głosem, nachylając się Julii do ucha. Ale Koziej będzie mówił Chodźmy zająć miejsce, bo za chwilę nie będzie gdzie nogi postawić. Oczy Darii się zaszkliły. Poziom ekscytacji sięgał już poza skalę. Zapomniała o zmierzczonym rowerze i wywiezionych na zgubach koniach, pociągnęła Julię za rękę w stronę wejścia. Pomieszczenie było niezbyt duże, za to wysokie, przy suficie w prątaninie kabli i szyn z umocowanymi na nich punktowymi reflektorami. Widać było otwór, przez który przebiegał strażacki ześlisk. Poza nim po starej remizie nie pozostał ślad. Wszystko, co zagracało powierzchnię po przeniesieniu strażaków w inne miejsce, zostało usunięte i zastopione elementami dyskoteki. Na ścianach wisiały oprawione bramy plakaty z Sopołami i Disco Polo, binelowe płyty tworzące abstrakcyjne kombinacje oraz głośniki. Po niezbyt długim podejście, na którym stały półtora metrowe głośniki, kręciło się kilku spoconych muzyków. W trakcie krótkiej przerwy wycierali karki ręcznikami i pili wody z plastikowych butelek. Minęło kilka minut, nim sala zaczęła się zapełniać na nowo. Termowe piwo się skończyło, co znajmił cichy gong wiszący przy stanowisku z grillem. Powrót imprezowiczów pod dach przyspieszył również coraz silniej padający deszcz. Wejście właściciela lokalu wbrew oczekiwaniom gości nie było spektakularne. Narzucone przez wokalistę orkiestra tuż uderzono zbyt krótko w perkusję, po czym zaległa cisza. Boczne drzwi otworzyły się i stanął w nich młody człowiek w okularach. Nie wydawał się szczęśliwy i dumny, tylko raczej obolały. Szedł powoli, lekko przykurczony, trzymając się jedną ręką za żebra. To przez pożar, szepnęła Daria. Biedak męczy się w końcu niemal z płoną żywcem. Pani nic nie wie. Gdyby nie przyjaciele, nie byłoby go tu teraz. Zjawili się w ostatniej chwili. Szczęście od Boga. Zrobiła dyskretnie znak krzyża na piersiach, unosząc przy tym wzrok ku sufitowi z dziurą na ześlizg. Wyprostował się dopiero wtedy, gdy z końca sali doszły go pojedyncze gwizdy. Musiał wziąć je za dobrą monetę, bo podniósł rękę i pomachał do gwieźdzących. Zachwiał się, kiedy postawił nogę na podejście, ale szybko złapał równowagę. Przetarł dłonie Wilgotne czoło i stanął przy mikrofonie. Puknął w niego dwukrotnie palcem. Słychać mnie dobrze? Zagadał i przebiegł wzrokiem po głowach uczestników imprezy. odpowiedziała mu entuzjastyczne: słychać. Górne światła przygasły na gospodarze, skierowano reflektor zawieszony naprzeciwko sceny. Alek zmrużył oczy i poprawił wysokość mikrofonu, podciągając go oczko wyżej. Mówić długo nie będę, bo nie po to tu przyszliście, żeby słuchać jak przynudzam. Kapela też nie wzięła forsy za bezczynne siedzenie, a tania nie jest. Zaśmiał się szczerze. Jednak zanim oddam chłopakom mikrofon, chciałbym powiedzieć wam wszystkim, że oto spełniło się moje marzenie. Po pierwsze, jak widzicie, nadal żyje. Mówiąc to, rozłożył ręce i okręcił się wokół własnej osi, a po drugie, udało mi się dokonać cudu. Brawo! krzyknęła piskliwie jakaś dziewczyna z pod sceny Milano rządzi. Ale przez dłuższą chwilę patrzył po twarzach przybyłych, próbując odnaleźć wśród nich te, które były dla niego najważniejsze. Nie chodzi o Milano, chodzi o nich, o moich przyjaciół. Jeszcze godzinę temu wątpiłem, czy będą tu ze mną w ten szczególny dla mnie wieczór. Między nami wydarzyło się wiele nieprzewidzianych sytuacji. Nie każda przyjaźń zniesie wszystko, ale jak się okazuje, nam się udało. Przyszli są tu teraz ze mną. Nie dlatego, że postawiłem tę budę na nogi, ale dlatego, że wiedzieli, jakie to dla mnie ważne, byśmy mogli świętować otwarcie klubu razem we trzech. Więc, kochani goście, chciałbym, żebyście powitali ich brawami. Przedstawiam wam najbliższych mi ludzi. Alek wyciągnął rękę w prawą stronę. Przywitajcie Muńka Bugaja i drugą ręką wskazał przeciwną część sali, tuż przy samym wejściu. Kostka knota. Światła. Dwa reflektory obsługiwane przez oświetleniowca ukrytego na tyłach sceny zostały skierowane w dwa przeciwległe kąty klubu. Podejdźcie, zachęcił przyjaciół ruchem palców. Tłum rozsunął się i mu nie gruszył jako pierwszym. Szedł szpalerem, unosząc nad głową dłonie i triumfalnie klaszcząc. Nie widział spojrzenia, jakie błądziły po jego spodniach i koszuli upstrzonych resztkami ziemi ze szklarni. W ogóle mało co widział po dwóch wypalonych jointach. Wgromolił się na podest przy pomocy mężczyzny z obsługi technicznej. Ukłonił się nisko, po czym dorwał mikrofon. – Dobrze się bawicie? – wrzasnął. Sam bawił się świetnie. Na dowód euforii rozpiął guziki koszuli i ściągnął ją z karku. Zabirowała kilkakrotnie nad jego głową, po czym zawisła zawinięta na szyi. Jak powiedział mój serdeczny przyjaciel Alek, nasza paczka znów działa razem, ale, ale wybył wybełkotał brakuje tu jeszcze jednego kostek, mordo, za te swoje kółka i dawaj tu do was. Tym razem tum rozstąpił się znacznie szerzej. Widok knota na wózku nie był dla nikogo zaskoczeniem. Chłopak poczuł nawet na ramieniu kilka krzepiących klepnięć. Położył ręce na kołach, ale zaraz potem je cofnął. Nie musiał pokonywać tej drogi sam. Był z nim ktoś, kto powoli popychał wózek do przodu. Dawaj ty nasza wioskowa kaleko muniek zatoczył się śmiejąc siły nie ma A w towarzystwie kto tam jest z tobą co to za ofiara losu tak się wlecze im byli bliżej tym rysy twarzy dziewczyny pchającej wózek kostka stawały się coraz wyraźniejsze gdy przystanęli pod sceną, muniek nagle zamilkł i znieruchomiał jaki ten świat jest mały rzekła dziewczyna i wysunęła się naprzód Podeszła tak blisko, że mu nie czuł zapach jej szamponu do włosów. Chciała powiedzieć o wiele więcej, ale ktoś podstawił w okamnieniu rampę, by kostek mógł wjechać na podest. Nie mogła go teraz zostawić. Miała wobec niego długi i zamierzała go spłacić. Za godzinę będzie wolna, ale teraz po prostu bądź przy mnie blisko. Poprosił kostek chwilę wcześniej, gdy znaleźli się pod klubem: Niech wszyscy zobaczą, że nie jestem taki ostatni, że ja mogę, że mnie też może ktoś. Nie dała mu skończyć, mówiąc: przysługa za przysługę. A potem pchnęła wózek w kierunku Milano. Aleks minuty na minutę wyglądał coraz marniej. Wysiłek, jaki włożyłby poinformować, że zaplanowany o północy pokaz z fajerwerków został odwołany z powodu nadciągającej burzy, kosztował go kolejne krople potu na czole. Pomruk niezadowolenia był tak samo słyszalny, jak odgłosy wiszących nad klubem chmur. Pojawiło się kilka gwizdów, tym razem pozbawionych entuzjazmu. Zamknąć się! Wrzasnął do mikrofonu muniek. Co za chamstwo! Mało wam, macie co pić, muzyka jest, więc bawcie się do diabła, orkiestra, grać. Pojedynczy strzał rozległ się, nim muzycy zdążyli zrobić krok w kierunku sceny. Wszyscy zamarli i obserwowali, jak muniek w zwolnionym tempie łapie się za klatkę piersiową, a potem podnosi zakrwawioną dłoń. Czerwień płynęła pomału od palców do łokcia. Kiedy pierwsze dwie krople spadły pod jego nogi, rozległ się przeraźliwy wrzask jakiejś dziewczyny. Poza nią nikt nie wydobył z siebie głosu i nikt się nie poruszył. Co się stało? Daria wspiała się na palce, ale kilku rosłych chłopaków i tak zasłaniało jej widok. Co się tam dzieje? Dopiero teraz szum zaczął narastać. Ktoś krzyknął, ktoś inny rzucił się w panice do wyjścia. Kolejny strzał. Zostań tu, nakazała Julia, po czym zaczęła przedciskać się do przodu. Na bok! W prześwicie między ludźmi zobaczyła jedynie dłoń z lufą skierowaną w stronę sceny i kawałek ramienia. Odepchnęła kolejne dwie osoby i sięgnęła za pasek od spodni. Ale głoka nie było. Przekleła w myślach. Ścisk przy grillu i darmowa dolewka. Przez tego, kto z zapałem napierał na jej biodra, broń musiała się wysunąć i upaść pod nogi. Miała do wyboru albo wycofać się z klubu jakimś bocznym wyjściem, albo... — Proszę, nie rób tego! — usłyszała kobiecy krzyk dobiegający ze sceny. Nie było czasu na szukanie bocznego wyjścia. Podtrącając przerażonych młodych ludzi, przedzierała się dalej w stronę podestu. — Nie rób tego! — Powtórzyło się błagalnie. Znajdowała się już na tyle blisko, by móc zobaczyć, co się tam dzieje. Było ich czworo. Alek klęczał przy muńku, zaciskał dłonie na sączącej się ranie i coś do niego mówił. Chyba błagał, żeby otworzył oczy. Dziewczyna, której twarz znała ze zdjęcia, chwiała się na nogach i zasłaniała siedzącego na wózku kostka knota. Patrzyła prosto w oczy komuś, kto celował do niej z broni. Julia powiodła wzrokiem ku napastnikowi. Wystarczył ułamek sekundy, by zrozumiała, kto stoi kilka kroków przed nią. Drobne ramiona i ścięte na jeża włosy i złoty glok wycelowany w skamieniałą sary lewiską. – Posłuchaj jej, Moniko, oddaj broń, a załatwimy to wszystko w inny sposób. Julia zrobiła powoli krok naprzód i wyciągnęła rękę. Brewka obróciła głowę, ale tylko na chwilę. To, co działo się na scenie, interesowało ją dużo bardziej niż sytuacja za plecami. – Odsuń się, wariatko. Kiwnęła na bok pistoletem, nakazując sarze, by ta ruszyła się w prawo. Nie zadziałało. Dziewczyna stała niewzruszenie, nie zamierzając odstąpić od wózka. Róż się, słyszysz na bok. Sara tylko pokręciła głową. Monika musiała uznać ten bunt za wyjątkowo komiczny, bo roześmiała się cierpko. Widzę, że zakwitła tu romantyczna miłość. Jakie to wzruszające. Miłość to piękna rzecz. Szlachetna. Tak jak miłosiercie. mi ło sier -dzie. Nawet podobno brzmi, nie uważasz? Szkoda, że nie wszystkie z nas mogły tego doświadczyć. Już wiem, może twój nowy przyjaciel nie zna tego słowa. Zapytaj go, albo nie, lepiej będzie jak to samo zrobię. W końcu długo czekałam na tę rozmowę. Tamten sztywny już za mną nie pogada, więc załatwmy to we dwoje. Już miała zrobić krok naprzód, gdy poczuła, jak coś zaciska się na jej szyi i ciągnie ją do tyłu. Mówiłam ci, że nie zniosę, kiedy ktoś bawi się moimi zabawkami. Szepnęła jej do ucha Julia. Powinnaś była posłuchać dziewczyna wydała z siebie chrapliwy dźwięk wyglądało na to, że zaczyna się dusić więc julia poluzowała uścisk niepotrzebnie wystarczył moment by zgięty łokieć brewki wbił się mocno w jej żołądek dwa uderzenia i była wolna stała teraz nad nią celując lufą jej w głowę zabawkami należy się dzielić taka jest zasada julia zrobiła ruch chcąc podnieść się z klęczek powstrzymał ją chud metalu przyciśniętego do czoła nie odrywając lufy od głowy Julii, brewka przykucna i pokiwała energicznie ogoloną głową naprawdę liczyłaś na to że pozwolę ci załatwić to za mnie? Prosiłam tylko, żebyś... Teraz ja mówię. Dobrze wiem o co mnie prosiłaś żebym grzecznie czekała na finał opalając się na dwornym leżaku tylko wiesz co szybko mi się to znudziło zresztą leżak śmierdział rybami a ja wiesz że brzydzę się ryb dlatego wpadłam nie patrz tak julia przecież ci mówiłam że zamierzam tu przyjdzie się zabawić nie pamiętasz mówiłam też że nie zapomnisz tej imprezy do końca życia jak widzisz dotrzymuję słowa bo chyba się nie nudzisz zdradzę ci jaki będzie kolejny punkt programu ten frajer na włosku zaraz zainkasuje kulkę jeśli nie chcesz dostać kolejnej ani drgnij Kolejnego ostrzeżenia nie będzie. Podniosła się, wskoczyła na podest i wywijając bronią podeszła do mikrofonu. Światło reflektora padało wprost na jej chudy tułów w zielonym t-shircie. Po pierwsze, nikt się nie rusza, zrozumiano. Po drugie, niezła impreza, co? Zachichotała. Ale to jeszcze nie koniec zabawy. Za chwilę ten człowiek dołączy do swojego kumpla. Szybki pach, pach i będzie po sprawie. Co tak patrzycie? Że zwariowałam? Że niby nie wiecie, co się dzieje pod waszym nosem? Macie rację. Czasem lepiej jest niczego nie słyszeć i nie widzieć. Ja też nie widziałam. Nie pozwolono mi oglądać jego twarzy, kiedy zamykano mnie w pokoju z łóżkiem i kazano robić wszystko, żeby ten kaleka zacisnęła usta. Słowa przechodziły jej przez gardło z coraz większym trudem. Nie pozwolono mi widzieć, dokąd mnie wiozą. Tygodniami gniłam w piwnicy bez okien. Zakazano mi patrzeć, ale słyszałam wszystko. Głosy łatwo zapamiętać, a ja bardzo chciałam zachowywać je w swojej pamięci. Było ich trzech. Jeden z nich już się z nami pożegnał. Znaliśmy się krótko, bo tylko tyle, co jazda z miasta na te wiejskie zadupie. Drugi spojrzała na Alka, który siedział skurczony przez włokach przyjaciela, a potem na kostkę. Żal mi cię, tyle zachodu na nic. Powiedz nam wszystkim, jak to jest mieć w łóżku kobietę i nie móc z nią zupełnie nic, bo... Wyciągnęła przed siebie palec wskazujący i powolnym ruchem zgięła go w dół. Byłyśmy ci potrzebne, bo miałeś nadzieję, że może coś ci tam na dole drgnie? Jakże mi przykro, że nic z tego nie wyszło. Żadna kobieta nie będzie w stanie znów zrobić z siebie mężczyzny. Zresztą kolejnej próby już nie będzie. Czas ci się kończy. Tamte dziewczyny też miały go mało. Przypomnij mi, jak to brzmiało? Te słowa, które każda z nas słyszała, kiedy przekraczała próg twojego pokoju? Że mamy dać z siebie wszystko i że jeśli zbyt słabo się postaramy, to karą będzie śmierć? Wiesz, co się wtedy czuję? Użyj wyobraźni. Pomyśl sobie, jak to było, gdy ktoś pod groźbą śmierci kazał ci wtoczyć się wózkiem na szczyt skały. Brzmi trochę okrutnie, co? Więc za każdą z nas po kulce. Ale zanim to zrobię, muszę cię poprosić o pomoc. Zwierz się, starej przyjaciółce. Ile ich było? Ile dziewczyn ugotowało się w tej twojej obskurnej wannie? Przesunęła się tak, by światło nie radziło jej w oczy. Stanęła bokiem i co kilka sekund obracała głowę, by skontrolować, co dzieje się w sali. Wystarczył byle szelest lub szep, aby ostrzegawczo skierowała dłoń z bronią w daną stronę. Przede wszystkim skupiała jednak uwagę na Juli. Spodziewała się, że ta, wykorzystując moment nieuwagi, poderwie się i znów zechce ją powstrzymać. Na razie nie próbowała żadnych sztuczek. Klęczała tylko, co wyglądało dość komicznie i nagle światła na kilka sekund przygasły. Burzowy wiatr musiał naruszyć kable i doszło do zakłócenia w przepływie prądu. Gdy znów zrobiło się jasno, Julia stała pod sceną. W wydawało się, że zaciska coś w za plecami dłoni. Ktoś pewnie podał jej pręd lub pustą butelkę po piwie. Zeskoczyła z podestu i znów wymierzyła w nią glocka. — Nie zmuszaj mnie — powiedziała błagalnie, patrząc jej prosto w oczy. — Nie masz pojęcia, przez co przeszłam. To nie jest twoja wojna, więc odejdź, zanim będzie za późno. Julia stała nieugięcie. Brewka kątem oka widziała, że ręka, którą do tej pory chowała za plecami, wysuwa się powoli do przodu. Będziesz liczyć do trzech? Zapytała krawiec. Nie. Załatwię to szybko, choć wolałabym wcale tego nie robić, coś nas w końcu łączyło. Julia zruszyła ramionami. Nie było tego wiele, więc nie ma co popadać w sentymenty. Brewka wzięła głęboki oddech. Chrzesz mi całą robotę, szepnęła. Proszę cię, po raz ostatni, daj mi dokończyć mój plan. Wiesz, jak to jest z planami, nie zawsze wychodzą. Wygląda na to, że nie masz wyjścia. Najpierw musisz zabić mnie, a potem jego. Pójdzie ci gładko, nie zamierzam się bronić, a w kalekę łatwo wycelować. Dziewczyna, którego zasłania, w końcu skapituluje, ledwo trzyma się na nogach. Na no, moje oko ma już dość. Julia spojrzała znacząco na Sarę, która w lot zrozumiała, że to jest ten moment. Odblokowała stopą hamulec wózka i zaczęła wycofywać go bezszelestnie w głąb sceny. Jedyne, co mogła zrobić, to ukryć kostka za piramidą głośników. Alek, skłaniając się na i, ruszył za nimi. A propos sentymentu, ciągnęła dalej Julia. Skoro to ma być nasze pożegnanie, należy mi się ostatnia przysługa. Kapela ma zagrać specjalnie dla ciebie jakiś disco-polowy chłam? To akurat mogę załatwić. Wypuść ludzi. Brewka się skrzywiła. Pomysł z piosenką wydaje mi się lepszy. Oni nie mają z tym nic wspólnego. Wypuść ich. Wypuszczę, ale dopiero gdy kaleka zarobi już swoją kulkę, chce dla niego publicznej egzekucji. Ci ludzie są przerażeni. Jeden człowiek już nie żyje, a oni nie chcą patrzeć jak ginie kolejny. Brewka uzmysłowiła sobie, że zbyt długo nie kontrolowała tego, co dzieje się za jej plecami. Na podejście leżało ciało Muńka, ale poza tym było pusto. Wysyczała pod nosem jakieś bluźnierstwo i już bez sentymentu wycelowała pistolet w głowę Aluli. Sama się o to prosiłaś, jeśli chcesz, możesz zamknąć oczy. Julia poczuła, jak krople krwi spryskują jej twarz. Seria strzałów przeszywała klatkę piersiową dziewczyny. Zanim upadła w łamku sekundy, zobaczyła jeszcze, że tym, co Julia tak kurczowo zaciskała w dłoni, była para słonecznych okularów. Zapadła głęboka cisza. Trwało krótko, tyle co jeden oddech. Potem krzyk jednej z dziewcząt rozdarł powietrze, a drzwi milano tworzyły się z hukiem. Tłum zaczął napierać ku wyjściu, nie bacząc na to, że pod nogami leży ciało brewki. Julia obróciła się w kierunku, z którego oddano strzały. Górny stał w progu gabinetu Alka. Z za jego pleców zaczęli wychodzić mundurowi. Podniósł rękę, dając jej znak, żeby do niego podeszła. Nie zamierzała. Dla niej ta noc jeszcze się nie skończyła. Zakręciła się napięcie i wmieszała w tłum było po drugiej w nocy gdy zeszła z piętra dawnej remizy wcześniej przez wlot podróży zjazdowej obserwowała jak ludzie górnego wyprowadzają kostka knota i sarelewisko jak pogodowie zabiera ledwie żywego kozieja złoki bugaja i brewki wyniesiono na samym końcu z tego co dotarło do jej uszy Wynikało, że poza serią oddaną w tor z Moniki jeden z kul rozerwała jej tędnicę w szyi. Słyszała też, jak Górny z cierpliwością tłumaczył Madajskiemu przez telefon, że kobieta, do której mierzyła brewka, była jedynie podobna do Julii. Chyba bym ją rozpoznał zapewniał. Potem wyłuszczył Szymańskiemu, że jeśli nie będzie trzymał gęby na kłódkę, dostanie w łeb. Krótko i na temat. Technicy kryminalni wciąż kręcili się po klubie, wymknęła się niezauważalnie po schodach przeciwpożarowych i odbiegła na bezpieczną odległość. Teraz musiała dyskretnie rozejrzeć się po wsi. W uliczkach było już zupełnie cicho. Nie chciała uruchamiać silnika zdezolowanej skody, by nie ściągać na siebie niepotrzebnej uwagi. Spojrzała na ciemne niebo, burza powoli ustawała, jednak deszcz wciąż siekał po plecach. Naciągnęła na głowę bluzę i ruszyła przed siebie. Dom, którego szukała, nie rzucał się w oczy. Był parterowy, ceglany, bez choćby muśnięcia tynkiem, jak wiele domów, które mijała po drodze. Miał za to podjazd na wózek identyczny z tym przy Lombardzie, tylko nieco niższy w oknach panowała ciemność a zasłony były szczelnie zasunięte co wzięła za dobry omen mogła czuć się w miarę swobodnie wiedząc że nikt nie wypatrzy jej znienacka jak kręci się po obejściu furtka choć nie wysoka była zamknięta od środka na żeliwny rygiel musiała stanąć na palcach by namacać go po drugiej stronie bramki i zwolnić zasuwę Cofnięty w głąb podwórza front domu, tonął w mroku. Włączyła latarkę w telefonie, omijając okno omiotła światłem wąski chodnik, by nie wdepnąć w krwisto brunatną plamę, która ciągnęła się od jej nóg, w kierunku szewów. Ślad kończył się między bielącymi się gałęziami dereni. Przy ich korzeniach leżało coś kudłatego. Podeszła bliżej i rozpoznała sierść oraz pazury. Przesunęła światłem latarki po pysku z wywalonym jęzorem okrytym krwią i po wytrzeszczonych oczach, żółtych, typowo wilczych. Dla pewności, że ma do czynienia z psim truchłem, trąciła czubkiem buta dolną szczękę zwierzęcia. Wydawało się, że droga jest czysta. Pies był sztywny, a światło w domu pogaszone. Nie oznaczało to jednak, że stoi pusty. Przed wejściem na kawałku urwanej ceraty stała para czarnych męskich kaloszy utytłanych w ciemnej mazi. Maź wyglądała na świeżą, wciąż połyskiwała wilgocią w świetle latarki, ukazując poprzylepiane do niej kawałki słomy. Byli w domu kobieta z lombardu i jej mąż. Zostawiła za plecami wejście i skierowała się do bocznej ściany budynku, szukając tego, o czym mówiła brewka, zabitego piwnicznego okna, na tyłach domu, gdzie znajdowały się rabaty z kwiatami i warzywnik, były dwa okna z niewielkim zataszeniem u góry, oba zaślepione dyktą zbitą z dwóch kawałków. Przesunęła palcami po dykcie, próbując znaleźć w niej jakąkolwiek szczelinę, przez którą dałoby się wypuścić strumień światła i zobaczyć na własne oczy cele. Wyczuła pęknięcie tuż nad ziemią, niewielkie, zaledwie trzy centymetrowe. Pozostała część sklejki przywierała ściśle do drewnianej ramy okna. Gdyby nie to, że był środek nocy i cisza tak wielka, że słychać było nawet głośniejszy oddech, by mięśnie nóg i wyważyła je kilkoma uderzeniami. Zgasiła latarkę i wsunęła palec do niszy, by sprawdzić grubość sklejki. Szybko pozbyła się złudzeń. Odłupywanie jej kawałek po kawałku zajęłoby co najmniej godzinę. Księgnęła po zapalniczkę, przysunęła płomień do piliśniowej deski z nadzieją, że rozprawi się z nią szybciej niż jej słabe palce. Jednak ogień jedynie ją osmalił, pozostawiając czarną smugę. Potrzebowałaby ogniska, by strawił deski i pozwolił jej dostać się do środka. Wszystko, co miała suche, a co mogłoby służyć za rozpałkę, zostało w aucie. Cała reszta, wliczając ubranie i to, co znajdowało się w ogrodzie, nasiąknięta była deszczem. Myśl, krawiec, zganiła się, mając świadomość, że to tylko kwestia czasu. Kiedy pod dom knotów podjadą policyjne wozy. Coś suchego. Pies. Przecież musiał gdzieś mieszkać. Powinna być tu jakaś buda sucha w środku. Wystarczyłoby wziąć trochę słomy z wyściółki. Poderwała się i obiegła ogród. Budy nie było. Znalazła za to kojet, całkiem przyzwoity jak nawiejskiego psa. I wyściełany nie słomą, tylko kocem. Poprzecie ranym, lepiącym się od brudu, ale suchym. Chwyciła go z obrzydzeniem i zaraz potem usłyszała warkot. Drugi pies. Gdzieś w głębi. Rozespany, ale czujny. Musiała odejść spod psiej zagrody jak najszybciej. Wróciła pod piwnicze okno, zostawiając za sobą piski wymieszane z pojedynczymi szczeknięciami. Przesunęła płomień zapalniczki do koca. Musiał być nasiąknięty tłuszczem z psiego żarcia, bo błyskawicznie zajął się ogniem. Podobnie błyskawicznie zaczął się unosić smród spalenizny, którą deszcz tłumił z marnym skutkiem. Zahaczyła derkę o metalowy okap, modląc się, by ogień strawił dyktę choćby w części. Co róż dociskają podeszłą, nasłuchując przy tym, czy nie drzwi domu lub otwierane okno. Płyta w końcu poczerniała na tyle, że Julia mogła zdusić ogień, spróbować wsunąć palce w nadpalone miejsce. Wystarczyło teraz tylko ciągnąć, odłamując kawałek po kawałku kolejne fragmenty dykty. Kruszyły się z oporem, ale niemal bezgłośnie. Kiedy ponownie włączyła latarki i skierowała światło w czarną czeluść najpierw oceniła wysokość piwnicy nie groziło jej złamanie karku przełożyła więc nogi przez kramięć okna i zsunęła się do środka pierwsze co poczuła to odór fekaliów zasłoniła nos zgiętym łokciem i rozejrzała się po kątach zobaczyła materac rysunki dzielące podłogę na nierówne kwadraty oraz pusty talerz stojący obok kubła na odchody biegnące ku górze schody były tym co interesowało ją najbardziej. Zwłaszcza, że drzwi u ich szczytu zdawały się uchylone. Weszła po stopniach do śluzy, prowadzącej do wnętrza domu. Nim pchnęła drzwi, przystanęła i nasłuchiwała. Musiała być pewna, że po domu nikt się nie kręci. Nie usłyszała niczego po zatykaniem zegara dobiegającym z któregoś pomieszczenia. Odruchowo spojrzała na swój zegarek. Dochodziła trzecia. To było naprawdę dziwne, że kryminalni z zespołu górnego jeszcze tu nie dotarli. Chłopak Knotów musiał ich czymś zatrzymać, skoro tak się ociągali zapewne zaczął negocjować za obietnicę, że dadzą spokój jego starym i nie zabiorą się do przetrząsania domu po nocy. Puściła pod nogi strumień światła i zaczęła iść w kierunku, który stanowił główną część mieszkalną, zobaczyła kuchnię, a potem troje drzwi do kolejnych pomieszczeń. Zabahała się, do których drzwi podejść najpierw. Drogą eliminacji odrzuciła tę po prawej z łukowatym podcięciem u dołu. To musiała być łazienka. Pomieszczenie z przepływem powietrza. Najważniejszy był pokój kostka. To tam odbywały się spotkania z dziewczynami i tam zapadały decyzje o ich życiu lub śmierci. Gdy tylko zobaczyła na podłodze pół czarnych rys pozostawionych przez gumowe koła wózka, wiedziała, że prowadzi ono do pokoju chłopaka. Nacisnęła klamkę. Gdyby nie fakt, że kostek okazał się kryminalistą, pewnie poczułaby ukłucie w sercu na widok plakatów. Pucharów i wszelkiego rodzaju sportowych bombetli, które były już tylko wspomnieniem jego poprzedniego życia. Daria miała rację, żył dla sportu. I najwyraźniej nie zmieniło się to nawet wtedy, gdy nogi odmówiły mu posłuszeństwa. W przeciwnym razie zerwałby plakaty i wyczyścił swoje cztery ściany z wszelkich pamiątek. Więc jednak miał nadzieję na cud. Za to tapczan był niejaki, Przykrywała go szara narzuta bez żadnych atletycznych symboli. Obok niego na nocnym stoliku leżało kilka kolorowych kosmetyków kobiecych. To stąd zabrał sarę lewiską na otwarcie Milano. Udostępnił jej własną przestrzeń, by mogła się wyszykować. Prawdziwa nobilitacja po dwóch miesiącach gnicia w piwnicy. Czy dlatego próbowała mu się odwdzięczyć, zasłaniając go własnym ciałem przed strzałem z Glocka? Nie, to niemożliwe. Nielogiczne. Powinna go zepchnąć ze sceny, by ułatwić brewce robotę. Była już wolna, mogła w każdej chwili odejść, a jednak postąpiła zupełnie inaczej. Pewnie nie miała pojęcia, że dopadł ją klasyczny syndrom sztokholmski. Uchyliła drzwi szafy. Poza równo poukładanymi na półkach t-shirtami, spodniami i kilkoma parami dresów znalazła stare magazyny Playboya i płaskie metalowe pudełko, które po otwarciu wypuściło z siebie zapach suszu z marihuany. Klasyka, jeśli chodzi o chłopaka, któremu życie podciało pęciny. Desperackie próby zagłuszenia poniesionej straty i zajęcia się prostymi przyjemnostkami. Od co? Więc tak wygląda pokój młodego seryjnego zabójcy. To tu dziewczyny wyrywały się, walcząc o to, by nie zaciągnięto ich w miejsce kaźni. A może prowadzono je na śmierć prosto z piwnicy? Jeszcze żyły, kiedy zawieszono im na szyi medalik ze Świętym Krzysztofem? Czy było już po wszystkim? Julia cicho zamknęła za sobą pokój i podeszła do drzwi łazienki. Ich ostatni przystanek, pomyślała. Serce jej biło jak oszalałe, gdy naciskała klamkę. Za chwilę miała zobaczyć to, co widziały one, zanim zaplikowano im dawkę prądu. Wilgoć. Poczuła ją, zanim jeszcze postawiła stopę na białych kafelkach. Do tego paskudny zapach leżącego na pracę ręcznika, smród mokrej sierści. Ten, kto przeciągnął truchło psa po trawniku i rzucił je w krzaki, musiał niezbyt dokładnie opukać po wszystkim dłonie. Wanna, kiedyś biała, teraz z wyraźnymi odpryskami emali, które ukazywały ciemne żeliwo, ustawiona na szeroko porozstawionych wspornikach na wprost drzwi. Julia podeszła do jej brzegu i przyciągnęła ręką po krawędzi, jakby próbowała wyczuć pod opuszkami palców choćby cząstkę energii pozostawionej tu przez zamordowane dziewczyny, ale nie wyczuła nic oprócz chłodu żeliwa do jej uszu dotarł za to szmer dochodził z korytarza i zbliżał się do drzwi łazienki nie zdążyła wybiec ktoś stał już pod drzwiami i włączał górne światło lampa zamigotała w drzwiach stanął ten sam mężczyzna, który wybił szybę w schodzie. teraz przyjrzała mu się dokładnie niski, z ogorzałą twarzą pekantem owłosionym torsem i w rozciągniętych bokserkach sięgających połowy łód. tuż za nim stała matka kostka to ona, powiedziała kobieta nie spuszczając wzroku z Juli. ta niby z telewizji mężczyzna skrzyżował ręce na piersiach. Może chce zrobić z nas cerebrytów? Trochę późno na nie wywiadu, ale tak się składa, że my lubimy przyjmować gości. Zaśmiał się, spoglądając przez ramię na żonę. Było ich trochę ostatnimi czasy, prawda, kochanie? Nawet tu pomieszkiwali, ale plątać się po domu nie płątali. Natomiast pani z tego co widzę, ciekawska. To widać taka telewizyjna przypadłość, niezaładna, żeby tak zaglądać innym w kąty. Do tego po ciemku. Ale skoro tak bardzo lubi pani ciemność, kochanie, wiesz co może robić? Włocharz nachylił się do żony. Miała jedną szansę na milion, by nie postrzeżenie wybrać numer do górnego. Jednak zdążyła tylko spojrzeć na ekran. Mężczyzna wyrwał jej telefon i podał go knotowej. Bez takich numerów, paniusiu a ty rusz się wreszcie, popędził żonę. Trzeba się zająć naszym miłym gościem. Kobieta odeszła, Julia słyszała, jak kręci się po przedpokoju, a zaraz potem dotarł do niej dźwięk kluczy i szczęknięcie zamka w głównych drzwiach. Zrozumiała, że zostali w domu we dwójkę. Aż syn, kostek, chłopak spoprał sobie życie i prawdopodobnie nie wygrzebie się szybko z kłopotów. Na pana miejscu radziłabym mu ich nie dokładać. Przyjrzał się jej uważnie. Główno pani wie. Wystarczy tych sekretów, pani Knut. Dziś w klubie wiele się wydarzyło. Przyszła jedna taka, co miała pretensje, na tyle dużo, że zaczęła śpiewać, wyśpiewała wszystko prosto ze sceny. Mężczyzna poruszył niespokojnie łopatkami. Co niby? O tym, co musiały robić ona i pozostałe w tamtym pokoju. Julia popatrzyła na drzwi spokoju pokoju naprzeciwko. Nie widzę nic dziwnego w tym, że młodzi zamykają się i próbują igraszek. Najwidoczniej tej pannie się nie spodobały. Najwidoczniej, przyznała Julia. Pana syn również najwidoczniej często nie był zadowolony z usług przywożonych tu dziewczyn. Knot okręcił się niecierpliwie w kierunku przedpokoju. Młodzi bywają wybradni, mruknął. Ale do czasu. Mój chłopak młody jest, a u młodych krew nie woda. Temperament jak u byka. Słyszałam co innego. Zaciął usta, jakby miał zamiar splunąć na białe płytki Zamiast na podłogę wycelował w otwarty sedes Że niby nie jest mężczyzną? Brednie kłamliwej suki Wszystko u niego działa, tylko czasu mu trzeba więcej Lekarstwa mu trzeba One miały być tym lekarstwem? To wszystko kurwiszony przecież Powiedział, wykrzywiając z obrzydzeniem twarz Bo to są, żeby chłopa rozkręcić A tamto to jeszcze wczoraj powinno... Co powinna? Udować się jak poprzednie? Nie złama pani fantazję Zupełnie jak ci z telewizji Też roją sobie bzdury Nikt tu nie zginął Mówi panu coś nazwisko brewka? Julia założyła ręce na piersiach. Nic a nic? No tak, nazwiska tych dziewczyn nikogo nie obchodziły, w końcu wszystkie to kurwiszony. Knoc splunął ponownie. Nic, nie wiem, może żadnej Sen nie przedstawił? Szkoda. Może jak się tu znowu pojawi, to ją sobie przypomnę. Obawiam się, że nie skorzysta z zaproszenia. Prywka nie żyje od kilku godzin. Błysnął żółtymi od papierosów zębami i obejrzał się za siebie po raz kolejny. Żona się spóźnia? spytała z udawaną troską Julia. Jeśli poszła szukać syna, to raczej go nie znajdzie. Chłopak jest na przesłuchaniu razem z starą Lewicką. Jej pan również nie kojarzy? Na pewno oboje mają policji wiele do powiedzenia. Widziała jak not bije się z myślami, czy nieobecność żony rzeczywiście nie trwa zbyt długo. Powinien teraz wyjść z łazienki, sprawdzić co ją zatrzymało, zawołać albo obejść dom, ale postanowił inaczej uderzenie wielkiej łapy w mięsień nad obojczykiem spowodowało że zachwiała się na nogach jak przez mgłę widziała że unosi się w powietrzu i po chwili wiruje zgięta w pół obrócił nią jak kukło i przerzucił sobie przez ramię jeszcze tylko przez moment widziała białe płytki i przedpokój porysowany kołami wózka inwalidzkiego potem poczuła piwniczy chłód i smród fekaliów. nadal było ciemno gdy otworzyła oczy dużo ciemniej niż wtedy gdy zsuwała się tu przez okno i oddychała teraz ciężej jakby przez grubą warstwę płótna Zrozumiała, że to nie złudzenie. Wciągając łapczywie powietrze, poczuła, że do jej ust przylega szorstki materiał. Skrępowane nadgarstki zapiekły od czegoś ostrego. Wyczuła pod palcami twarde, gęsto ułożone ząbki. Ogrodowa opaska zaciskowa. Szarpnęła się, próbując rzucić z głowy worek, ale lepiej było położyć się na boku i wysunąć z niego jak z kokonu. Kiedy uwolniła głowę, od razu spojrzała w stronę okna. W pierwszej chwili zdawało jej się, że straciła przytomność na długi godziny, ale na zewnątrz wciąż panowała noc. Niebo dostąpione było ołowiennymi chmurami i nic nie wskazywało, że wkrótce zacznie się przejaśniać. Otworzyła usta, próbując wydać z siebie jakiś dźwięk. Nie zabrzmiał ani głośno, ani wyraźnie. W oczach wciąż jej dzwoniło po tym, jak zarobiła w kark, ale własny charkot słyszała dobrze. Odchrząknęła i spróbowała ponownie. Może się uda przeszło jej przez myśl. Byle tylko ktoś kręcił się po okolicy. Podpełzła do ściany i opierając się o nią jednym bokiem, najpierw uklękła, a potem już całkiem swobodnie wstała z kolan. Podeszła do okna i otworzyła usta do krzyku. Wołanie o pomoc zakończyło się szybciej, niż mogło się spodziewać. Drzwi piwnicy otworzyła się i stanęła w nich ciemna postać Knota. Już czas powiedział krótko. Trzymał w ręce latarkę i jeszcze jakiś drugi przedmiot. Mimo niewielkiej odległości, jaka ich dzieliła, nie sposób było rozpoznać, co to jest. Wiązka światła odbiła się od przedmiotu tylko raz. Na pewno był ciemny i przypominał swoim kształtem średniej wielkości skrzynkę na narzędzia. Na chwiejnych nogach weszła po schodach. Pełna przytomność wracała powoli. Widziała jednak wyciągniętą rękę knota, która wskazywała na otwarte drzwi łazienki. Wciąż słyszała jak przez mgłę, ale szum lejącej się wody nie sposób było nie rozpoznać. Piwnica taka obskurna, że łatwo się pobrudzić. Wysapał jej do ucha. Byłoby nieuprzejmie wypuścić panią w takim nieładzie. Wybełkotała coś, co zabrzmiało jak protest. Zacisnął palce na jej ramieniu i pchnął ku otwartym drzwiom. Wykąpiemy panią, kochanie, jak zwykle, rzucił do żony. Pomożesz się pani rozebrać. Kobieta kiwnęła niepewnie głową, po czym nachyliła się nad wanną i zakręciła kurek. Szum wody zastąpiło głuche uderzenie o podłogę skrzynki trzymanej przez knota. Powinien zadziałać bez problemu, o ile nie złapał wilgoci, niepotrzebnie do ogrodu wyniosłem: Co to jest? Wymamrotała Julia, patrząc jak Knot wyciąga z zapralki kable i podpina je do skrzynki. Sabaweczka taka. Mężczyzna potarczł nosa, na którym zawisła kropla potu. Myślaj, że telewizyjna kamera? Że będziemy film kręcić? Zaśmiał się podle. Konwerter do prądu służył mi jeszcze w PRL-u, jak pracowałem w rzeźni. Przydatna rzecz, nie powiem, więc zachowałem. To zabytek, teraz w sałtysowej uboni stosuje się mocniejsze, nie to co ta kruszyna. Wystarczy raz przyłożyć świni do łba i pokrzyku. Kiedyś waliło się po prostu obuchem, aż krew tryskała, ale w dzisiejszych czasach nie można. Humanitarnie ma być. Kilka drgawek, i dopiero wtedy na hak. Spokojnie, ty też niczego nie poczujesz. Szybko pójdzie, a nie się obejrzysz. Przecież chciałaś widzieć, jak to było z tymi dziewczynami, więc się dowiesz, dołączysz do nich martwa, ale czysta. Julia spojrzała klatkiem na coś, co Knotowa właśnie kładła na pralce. Biała koszula. Taka sama jak u dziewczyn, które zakopano w kąpinosie. Blaszany medalik na łańcuszku też przygotowała. Czekał na swoją kolej, kiedy będzie już po wszystkim. — Zostaw nas. — zwróciła się do męża, gdy skończył podpinanie kabli i odłożył ich końcówki na brzeg wanny. — Zawołam, jak skończymy. Wycofał się, ale zostawił drzwi uchylone. Musiał pójść do kuchni, bo po chwili dotarło do nich brzęknięcie szkła i dźwięk nalewanego płynu. Potrzebuje się znieczulić, zanim zacznie. Powiedziała ściszonym głosem matka Kostka. Bez przełknięcia pięćdziesiątki nie dałoby rady. Rozmięcie paska w dżinsach Julii i sunięcie ich z bioder trwało kilka sekund. Kobieta przykucnęła, aby wyswobodzić jej stopy z nogawek, ale Julia stała niewzruszenie. Nie unosząc nóg, Knotowa podniosła wzrok i spojrzała jej w oczy. Niech pani nie utrudnia. Powiedziała cicho, proszącym tonem. Nie zamierzam, ale najpierw ręce bolą. Tamto pokręciła głową. Nie mogę. Możesz, rozetnij opaskę. Kobieta dźwignęła się z podłogi i podeszła do pralki. Ze znajdującej się pod nią skrzyni wyjęła nożyce ogrodowe. Długo obracała je w palcach, zanim synała przedem do Juli. Spokojnie, nie ucieknę. Nadstawiła związane ręce. Nawet zaczyna mi się tu podobać. Jeśli liczyła na to, że matka kostka weźmie ją za szaloną, to się udało. Widziała to w jej oczach. Osłupienie i wątpliwość, czy dobrze robi. A jednak przecięła opaski i odłożyła ją obok medalika i koszuli. Więc to miała być kara. Powiedziała Julia, rozcierając czerwone pręgi na przygubaw. Zabijaliście je za to, że nie potrafiły uleczyć waszego syna. Ciszej. Kobieta wyjrzała przez do przedpokoju. Obie poczuły zapach dymu z papierosa. Nie ja. Ja nigdy przy tym nie byłam, nie przykąpieli, ani mój syn, nie wtedy, kiedy działał konwerter. Nigdy. Kostek tylko je mył, lubił to, ale nigdy ich nie krzywdził. Musi mi pani uwierzyć. Kazał sobie dowozić dziewczynę. Knotowa uśmiechnęła się smutno. Kostek? widać że nie zna pani mojego syna. Zresztą, po co miałby to robić? Nie czuję nic odtąd. Pokazała dłonią na wysokości pasa. Nie ma na to lekarstwa. Medycyna jest bezradna, ale mąż nie chciał o tym słyszeć. Teraz bluzka, niech pani ją lepiej sama zdejmie. Ja nie dam rady. Usiadła na brzegu wanny i zgarbiła ramiona. Nie mógł dopuścić do siebie myśli, że jego syn nie jest już mężczyzną. Wie pani, o czym mówię. Wciąż w to nie wierzy. Liczy na to, że chłopak wstanie z wózka i znów będzie jak dawniej. Ale nie będzie. Ja to wiem i syn też. Od niedawna zaczął komać ojcu, że wraca mu czucie. Czuje się winny tego, ile pieniędzy włożyliśmy w leczenie. Obwinia się, że zawiódł. Synowie nie chcą zawodzić swoich ojców. Chcą, żeby widzieli w nich prawdziwych wojowników. Kostek nigdy nie prosił o te dziewczyny. On tego nie potrzebował. Ale się pojawiły. Odkąd się zorientował, że tak nagle znikają z naszego domu? Wcześniej nie palił aż tyle tego świństwa. Owszem, trochę pociągał, żeby o wszystkim zapomnieć, zwłaszcza o tym wypadku. Gdy zaczął się domyślać, co robi jego ojciec, uciekał w trawkę coraz bardziej. Wie pani, do kogo miał pretensje? Prost kolejny do siebie. Nie zna go pani. Myśli przelatywały Juli przez głowę niż meteoryty. Zgodnie z tym, co mówiła Brewka w samochodzie wiozącym ją z podWarszawskiej kinoteki, były dwie osoby. Jedna z nich zakończyła ten wieczór z przestrzelonym brzuchem. Drugą, tą, za kierownicą, nie mógł być przecież młody knot. Jeśli nie Kostek przywoził tu dziewczyny, to kto? Pani mąż i Muniek? To był ich pomysł? Mąż chciał dobrze, żeby ten nasz w końcu wyzdrowiał. We dwóch się do tego zabrali, ale to Bugaj zamawiał te dziewczyny. Miało być ich wiele, dla urozmaicenia, że niby im więcej bodźców, tym lepiej. Nie wiem skąd je brał, ale jak się ma pieniądze, to wszystko można. Przywozili je z miasta. Blondynki z niebieskimi oczami... Kobieta pokiwała głową. Wszystkie jak od sztancy. Słabość do typu Barbie? Raczej złamane serce. Mąż miał nadzieję, że w ten sposób naszemu synowi przejdzie, że to taki rodzaj odwetu i kuracji zarazem. Tamta narzeczona odeszła zaraz po wypadku i chłopak się załamał. No niech się pani już rozbiera. Mąż przecież zaraz tu wróci. Niech se kłopotów, a stać tak z opuszczonymi nogawkami to pani niewygodnie. To akurat się zgadzało, dlatego Julia schliła się i podciągnęła dżinsy na biodra. Co pani... Knotowa poderwała się z brzegu wany, ale Julia ręką usadziła ją tam z powrotem. Żelazko, to, o którym zabito Zabielskiego, stało w pani lombardzie. Kobieta zmarszczyła brwi. Było w łamanie, przecież widziała pani. Widziałam zbitą szybę i wyłamany zamek, do którego nie wezwała pani policji Naprawdę nie wiem, kto mógłby... Nic już nie wiem. To wszystko za trudne dla mnie. Ja chcę tylko spokoju. Komu przeszkadzało, że Zabielski żył? Co takiego wiedział o wypadku na szosie, że ktoś postanowił go zlikwidować? wzięła ciężki oddech jakby na jej piersiach leżał worek pełen cementu nie zdążyła ponownie otworzyć ust gdy w przedpokoju rozległo się szuranie butami drzwi łazienki skrzypnęły i knot woli panienka w ubraniu mnie tam bez różnicy a z tobą porozmawiam później rzucił nawet nie patrząc na żonę zrobił krok w kierunku julii Człowiek jak odór wódki wymieszany z tytoniowym dymem przylepiał jej się do twarzy ale nie cofnęła się ani centymetr nie drgnęła nawet gdy wykonał szybki ruch identyczny jak poprzednio z ręką uniesioną nad jej szyją jednak tym razem nie uderzył Zaśmiał się tylko szyderczo, obraźnie rozmawiany sytuacją. Miło było, ale robi się naprawdę późno. Sapnął i zaraz potem ziewnął, pokazując żółte zęby. Kończymy z panią i wracajmy do łóżka. Z samego rana trzeba zająć się chłopakiem. Dzieciakami męczą na doku, jak bandyty przesłuchują. Ta mojego chłopca jak bandytę. A on nic nie powie, nie wsypie tatusia. Łańcuszka z medalikiem też pani nie chce? To założymy potem, jak będzie po wszystkim. Ostatni żona oddała. Zaszczyt. Odparła Julia. Znowu się zaśmiał, cierpko i krótko. Nachylił się nad wanną i pasnął dłonią o powierzchnię wody. Jeszcze ciepła, będzie przyjemnie. Jest panienka naszym gościem specjalnym. Tam dziewczyny nie były? Zdziwiła się Julia. Ach, zapomniałam kurwiszony. Kurwiszonom wystarczała zimna. Knot wyprostował owłosione plecy i strząsnął wodą z dłoni. Starczy już tego. A ty co robisz? Tym razem spojrzał na żonę: odłóż to na miejsce trzymała w rękach kable czerwone i czarny rozciągała je bez posiegu przy okazji prostując mówię niewyraźne gdy kable były już rozciągnięte przyłożyła je do jednej ręki a drugą przycisnęła włącznik w konwerterze sprawdzam czy zadziałają mówiłaś że czasem zawodzą więc lepiej mieć pewność oddaj bo zrobisz sobie krzywdę wyciągnął dłoń by zabrać jej przewody Musiał albo źle wycelować palcami, albo żona zachowała się niezręcznie, bo przyłożone do mokrej skóry końcówki kabla strzeliły prądem. Knot zatoczył się pod ścianą i wybałuszył oczy. Dyszał, patrząc na trzęsące się ręce. Kurwa, jego mać! Wybełkotał pod nosem. Wyłącz to kretynko. Knotowa nie zamierzała go posłuchać. Podeszła do męża i zbliżyła kable do jego twarzy. Wejdziesz sam, czy mam ci pomóc się rozebrać? Woda jeszcze ciepła. Będzie przyjemnie. Nie lubię takich żartów. Myślisz, że to żart? Kobieta złączyła kable nad jego głową. Trzask prądu wyzwolił w gardle knota niewyraźny mamrot, a spod jego bokserek spłynął na białe kafelki mocz. – Medalik teraz czy później? – matka kostka przekrzywiła głowę. – Chociaż nie wiem, czy warto. Jak pani myśli? – Myślę, że powinniśmy zakończyć to przedstawienie. Radzę odłożyć te kable, bo mąż jest bliski zawału. Przytkało go i jakiś niekomunikatywny się zrobił. Na wodę nagle boi się patrzeć, nie mówiąc o tych drucikach. Julena chyliła się nad wanną i pociągnęła za łańcuszek z korkiem. Woda wirowała powoli. — Nie chce pani wiedzieć, jak ten potwór skręca się z bólu? — spytała z plugawym uśmiechem Knotowa. — Jakoś mnie to nie bawi. Rozumiem, że nie żal pani męża? Kobieta pokręciła zaciekle głową. — On tamtych dziewczyn nie żałował. Gdyby nie ja, przynajmniej wyprawiłam je do Boga z godnością, Były ludźmi, nie zwierzętami. — Wystarczyłoby, żeby je pani wypuściła z tego domu. A wyprawa do Boga nie byłaby konieczna. Nie mogłam. Nie chciała pani, a to różnica. Wolała pani przymknąć okona to, co dzieje się pod waszym dachem. I niech nie mówi pani o godności. Biała koszula i medalik to dla pani godność? Jak dla mnie to dość podły sposób na zapewnienie sobie spokojnego snu, podczas gdy pani mąż wywoził kolejne ciało do lasu. Co pani robiła, kiedy zabijał je w tej wannie? Rozwiązywała krzyżówkę za ścianą czy oglądała serial? Umierały w cierpieniu. Bezbronne i przerażone. A pani dawała im na pocieszenie medalik? Julia przytrzymała nogą konwerter i pociągnęła za kable tuż przy złącznikach. Bolała odciąć Knotową od prądu na wypadek, gdyby ta szczerość nie przypadła jej do gustu. Matka Kostka wciąż trzymała przywody blisko niej i męża, jakby zamierzała się nimi posłużyć. Knot zaczął na nowo łapać oddech. Odlepił plecy od ściany i spojrzał zdeprymowany na żółtą kałużę pod nogami. — Co? Wstyd! Julia spojrzała mu w oczy. Bez przesady, nie ma co popadać w rozpacz. Już niedługo sikanie przy innych stanie się dla pana normą. Do wspólnych kąpieli w więzieniu też pan przywyknie. Męskie grono szybko pana ośmieli. Zapewniam. Stała pomiędzy nimi, kobietą, której mało udolne próby zrobienia z siebie anioła spełzły na niczym, a mężczyzną, ośmieszonym samcem Alfa. Nic nie mówili. W mieszkaniu znów zapanowała cisza, taka jak wtedy, gdy Julia po raz pierwszy wychodziła z piwniejszej otchłani. Tylko tykanie zegara gdzieś w głębi domu stawało się jakby wolniejsze. I spojrzenia, jakie wymieniali między sobą, też wydawały się na zbyt dwuznaczne. To był uroczy wieczór, ale nadużywanie waszej gościnności byłoby grzechem, powiedziała Julia, robiąc przezornie krok w kierunku przedpokoju. Przeczuwała, że drzwi wejściowe są zamknięte. Najbliższym miejscem, z którego mogłaby się wydostać z domu, był pokój kostka. Kilka kroków dzieliło ją od tego, by znaleźć się z dala od zabójczego tandemu knotów. Wystarczy tam wbiec i wyskoczyć przez okno. Tutaj mnie kilka sekund, pięć, może sześć, nie może dłużej czekać. Musi to zrobić teraz. Nie powinna była odwracać się do nich plecami nawet na chwilę. Poczuła ból w okolicy żeber, ostry i przeszywający, biegnący przez lewą część ciała. Nożyce ogrodowe, którymi knotowa rozcięła wcześniej plastikowe opaski na jej nadgarstkach, teraz tkwiły w jej ciele. Krótko, bo po chwili poczuła szarpnięcie. Ból rozsadzał jej bok, obróciła się i zobaczyła uniesioną rękę z zakrwawionymi ostrzami. Kobieta zamachnęła się, ale kolejny cios tylko przeciął powietrze. Julia odbiła się od ściany i zgięta w pół dobrnęła do pokoju kostka. Trzasnęła drzwiami i przekręciła lichy zatrzask, który pękłby pod byle uderzeniem, zamieniając się w kilka metalowych płytek i dwie śruby. Ale nikt nie uderzył w drzwi. Znów zrobiło się cicho. Julia wiedziała, że to chwilowe, że zaraz wpadną tu z czymś dużo groźniejszym niż nożyce. Wijąc się z bólu, podeszła do okna i je otworzyła. Rzeźkie poburzowe powietrze miało posmak krwi. Czuła ją w ustach. Chciała podnieść nogę, żeby ją przełożyć przez okienną ramę, ale mięśnie były zbyt miękkie. Wszystko stawało się wiotkie i zamglone. Skąd ten smak krwi? Istna groteska, żeby zdychać wśród tych ludzi pomyślała, osuwając się na podłogę. Będą mieli co zakopywać w lesie. Pojawi się kolejny grób, byle tylko nie zapieli mi tego tandetnego medalika na szyi i nie ubrali w białą koszulę. Jak umierać, to w dżinsach. Szlak by to jasna chole.